was trują, że my są miłosierni i przyjmujemy Arabów. Przyjmujemy Islamitów. Dzieci, nie. To jest godzina na wół, wyrżnięcie nas. To jest po Europie już. Lada moment po Europie. Kiedy przejrzycie, pójdzie tu kilka tysięcy Arabów z karabinami nożnymi wieś po wsi. I nic nie zrobicie. Znaczy, nie skupi się do samolotów, rząd siądzie do samolotów i gdzie polecą? Polecą do USA i siądą w Nowym Jorku, chyba że szczeli ten, tam nadzieja nasza jest ten wulkan ogromny. Szczeli on w tej porze. Bo w nim jest nadzieja, że on szczeli im. Ale oni mają alternatywę, uciekną, a później będą nam do nas mówili, tak jak nasz rząd londyński po 9. My walczyli, my wszystko robili, tak, gdzie dowiadujemy, kim oni byli. Bo dzieci jest bardzo źle. Bardzo niebezpiecznie. Historycznie przypuszczałem, że rzeź Europy oni ruszą koniec 2017. Odłożyli. Czyli nie są do końca przygotowani do wyrżnięcia Europy. Bo Europa jest przeznaczona w planie masonów, w globalnym, do wyrżnięcia. Dlatego nieprzypadkowo modlę się za Żydów, płonią świece za wyznawców Mahometa, bo są to bomby przez demona przygotowane dosyć dawno. Te, które mają nadejść. To, bo to po rozmowie z panią Agnieszką, dowiedziałem się, że Pan Jezus jej zmienił post. Ukierunkowanie. Rozkazałem mojej córce, aby pościła w intencji Europy. Kiedy się z tym pani podzieliła, mówię, dziecko drogie, spytaj Pana Jezusa, czy tego nie rozgłosić, jeśli potrzeba. Bo dla mnie, jako historyka, to jest sytuacja dramatyczna, rozumiecie? Płyną dziesiątkami, setki tysięcy islamitów, pływa bez przerwy do Europy, dzieci. To wszystko za chwilę wybuchnie, jeśli Bóg nam nie pomoże. Dostają pieniądze, mieszkania, pracy nie podejmują dzieci. Gdybym nie był historykiem i słuchał banialuki, że oni są pokojowi, to bym islam, to bym dzieci był, ale jestem historykiem. Gdziekolwiek pojawiali się, w Azji Mniejszej, w Egipcie, w Algierii, wszędzie wycinali wszystko to chrześcijańskie. Kto się nie wyparł, znikały wsie, miasta, ludzie. To było po prostu wyrzynanie. Co zrobiono w Armenii, pokoty, to gdzieś to się nie da opisać. I to się bractwo dzieci nie zmieni. Kiedy w Warszawie budowano niedawno, parę lat temu, moi drodzy, meczet, no to media wrzeszczały, Polacy nietolerancyjni, bo dzieci, 30 tysięcy islamitów w Warszawie nagle pospadali z kosmosu, nie wiem gdzie modlić. Żeby podnieść, jak Polakom niedobrzy, nagle wpisują, jakaś niedobra młodzież, a coś dość, rzucili im świniaka przez płot. Kto to rzucił? No siły specjalne, prowokatorzy, dziennikarze. Czy to nie, we krwi Polaków tego zachowania nie ma normalnego Polaka. To robią prowokatorzy, którzy znają ducha narodu, mentalność islamitów i na nas pozwalają. Dzieci, jak na zawodzie wybuchnie rzeź. Pamiętajcie. Islamici otrzymają na przykład na relię 1 000 000 karabinów, a chrześcijanom dadzą 10 tysięcy, bo im jest potrzebne rżnięcie. Musi być zdjęcie, żeby ktoś strzelał. Powiedzcie mi, kto media poda, kto pierwszy strzelił? Powiedzcie na głos. Chrześcijanie! Gdzie tam islamici nie strzelą? Oni nie gwałcą, oni tulą, rozumiecie? Oni tubetując konsumują. Oni nie muszą pracować, bo oni nakręcają naszą gospodarkę. Rozumiecie przebiegłość tego świata? Posłuchajcie, co dalej Bóg mówi, jest piorunujące. Mówi to subtelnie, ale przedstawia prawdę. Szatan chce bowiem wyniszczyć bezpowrotnie Europę poprzez szerzący się na niej islam. Czy wiecie, kto jest szefem zielonych w Niemczech? Turek, islamita. Niemcy muszą szybko przyspieszyć integrację islamską u siebie. Chodzące panie po ulicach muszą się nauczyć, że w ciągu miesiąca wielokrotnie muszą być dyspozycyjne,
Bo tam przechodzą ci, którzy mają prawo. Co będą potrzeba, do domu wejdą, musi się dać, bo oni mają prawo, bo oni są... Myśmy jak jeździli pracować na zachód, gdzie my to nas wywozili. Byliśmy, pamiętacie, trochę z Polakami? Ślepem? A teraz przyjmują i mówią, wy nie pracujcie. Komura, fura, skóra, przepióra. Macie wszystko. To jest tylko na krótką metę. Szatan chce bowiem wyniszczyć Europę bezpowrotnie poprzez szerzący się na niej islam. Stąd taka promocja islamizmu. Wszędzie, gdzie w Polsce. Dlatego nie wiem, czy to prawdą, że nasz rząd, jeśli by wprowadził 3000 islamitów, to są kłamcy tysiąclecia. Oszukali mnie. Bo głosowałem na nich, że zagwarantowali, że Polska nie przyjmie żadnych islamitów. Za tą decyzję, jeśli to jest prawdą, PiS zapłaci straszną karę. Są zakazane książki zakonników katolickich przed Soborem po Soborze, gdzie udowodniono w pracach naukowych, że islam jest demoniczny, szatanizmem. Zakazali, pozamykano usta kapłanom. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak tę bombę już przygotowano również wewnątrz kościoła. Ja wam wydałem to antyk, ja wam kupię, czasami były takie dwa tomy podobne o potencjalności książek, ale już nie mam. Wydał to antyk. Jestem wdzięczny temu wydawnictwu, że wydali takie dwie pozycje na temat islamizmu. Że nie jest to religia objawiona. Jest to kompilacja judaizmu i chrześcijaństwa. Wyrzeczenie się chrześcijaństwa jest wyrzeczeniem się Chrystusa. Co robi Europa? Mówi o prawach obywatelskich. Mamy całe ukryte prawa europejskie, które nie są jeszcze w Polsce uruchomione. Zobaczycie, ilu będzie zamkniętych księży, jak powiedzą, że chłop z chłopem jest grzechem. Od razu będą z ambonii brani przez policję i zamykani. 3 lata, po kolei wszystko. A to oznacza otwarcie drzwi dla innego dla innego Boga. Ten inny Bóg już przybył i pragnie objąć władzę. Oni są już w Europie. Niemcy nachalnie produkują broń. Nieprawdopodobną ilość broni ręcznej. Volkswagen, inne. Ile tam jest ukrytych działów produkcji? Jaką ilość amunicji dziś się dzieci produkuje w Niemczech? To będzie wszystko później rozdawane w ichniejszej godzinie. Ten inny Bóg już przybył i pragnie objąć władzę. Nie można zachować ustroju państwa i jego praw, wyrzekając się króla, który je te prawa ustanowił. To zdanie kieruje naszym polskim biskupom i wszystkim ruchom intronizacyjnym, które zdradziły króla w 2016 roku, podpisując lojalkę. Odbierając, nie można zachować ustroju państwa i jego praw, wyrzekając się króla, który te prawa ustanowił. Teraz rozumiecie, dlaczego nie chcieli nasi biskupi intronizacji i czemu nasi biskupi, jak wścieknięci, promują islam. Parę lat temu mówił co innego, a ci kontra, żebyście wiedzieli, to jest wszystko związane z intronizacją, bo intronizacja ma w założeniu bardzo konkretne cele. Ogłoszenie Chrystusa jako króla Polski wiąże się z uznaniem jego praw, czyli 10 przykazań i praw Kościoła. Czysta definicja. Bóg to wyraził już Rozalii Celakównej przed II wojną światową. Jeśli służą dwom panom, mają różowe ręce, są przywódcami innych wielkich ideologii, czy są służebni dla interesów innych narodów, nie ma praw,
żeby oni uznali prawa Jezusa w ziemi polskiej. Stąd Łagiewniki to był myk polityczny. Rozumiecie? Jakie jesteśmy w korzystnej sytuacji, żeśmy jako jedna grupa i na tego nie podpisali. Bo to jest po prostu wyciszenie. Koniec. Co byliśmy? Cisza. Ani B, ani B. Teraz już nikt nie podskoczy.